Okay. Serdecznie w pierwszym vlogu po naszych rejsowych wakacjach. Wróciliśmy do Wielkiej Brytanii w czwartek późnym wieczorem. Do domu wróciliśmy z lotniska nad ranem w piątek, było chyba jakoś tak po 12. W piątek George bardzo źle się czuł, bo dopadła go choroba morska. Ponoć też jak się schodzi z morza na ląd, to wiele osób cierpi dniami albo tygodniami na chorobę morską. No George'a to trzymało tylko i wyłącznie jeden dzień w piątek, także on odpoczywał. Była też bardzo upalna pogoda, bo aż 32 stopnie w Wielkiej Brytanii, co jest bardzo rzadko spotykane, żeby dopadł w Wielkiej Brytanii taki nas upał. No ale ruszaliśmy się jak muchy w smole. Mimo wszystko ja skorzystałam z tej pięknej pogody i zrobiłam aż 3 prania, bo bardzo mi zależało, żeby jak najszybciej rozpakowywać walizki, jak najszybciej wrócić do normalności, do prozy życia. Eddie też od poniedziałku wrócił do przedszkola, George do pracy. Także dziś jest sobota. I dziś pospałam sobie aż do 8.30, George wstał wcześniej z rana z dziećmi. Zazwyczaj wstaję w takim przedziale godzinowym między 6 a 7, bo albo Eddie, albo Kirunia mnie budzi. I dzisiaj właśnie George wstał z dziećmi, zabrał je do salonu, na dół ja sobie pospałam, obudziłam się pełna energii, motywacji, taka jestem jakaś zadowolona po takim fajnym wyspaniu się. I jak zeszłam na dół, to zobaczyłam, że George z Eddie sprzątają zabawki w salonie, porządkują salon, wytarli nawet kurze w salonie i George oznajmił, że dzisiaj będzie dzień, w którym on będzie prał dywan w salonie. Mianowicie George'a siostra posiada odkurzacz piorący, który od czasu do czasu nam pożycza. A w salonie ten dywan jednak się brudzi. No ja jestem też zwolenniczką dywanów, chociaż wiem, że nie każdy jest zwolennikiem dywanów w domu w Wielkiej Brytanii, ale ja jestem zmarzluchem i mi zawsze jest zimno w nogi, więc jeżeli jest dywan, to jest mi cieplej. I to jest taka wykładzina, nawet nie dywan, a wykładzina, bo ona jest położona na całym obszarze salonu. I dzisiaj George właśnie będzie ten dywan prał. Także zobaczymy, jak nam z tym pójdzie i myślę, że ze względu właśnie na to będziemy mieli taki porządkowy dzień w domu, bo dywan będzie mokry i przez kilka godzin po praniu nie będzie można korzystać z salonu, także albo się przeniesiemy na górę do biura, do studia i tam będziemy porządkować, albo coś będziemy po prostu na górze porządkować, ewentualnie w ogródku. Także zapraszam do oglądania. George już zażartował, że założyłam makijaż do sprzątania, ale no jestem w takim dobrym humorze, w takiej pozytywnej energii, że po prysznicu z rana jakoś tak automatycznie się umalowałam, chociaż tak bardzo mi się to rzadko zdarza, że myślę sobie, a co tam, umaluję się dzisiaj, jak mam ochotę. Przeważnie nie mam ochoty, więc nie maluję. Także zapraszam do oglądania. Zmycia wykładziny nici, ponieważ ta część ze szczotkami niestety wygląda na to, że jest popsuta, ponieważ te szczotki się nie przekręcają i tym samym nie można umyć wykładziny. Jest to odkurzacz pożyczony, także będzie George już sprawdzał na internecie, czy można dokupić tą część, żeby ją zamienić, i jest jeden sklep jakieś 20 minut drogi od nas, który sprzedaje części do takich odkurzaczy piorących i możliwe, że będzie miał tą część. Problem polega na tym, że sklep jest otwarty od poniedziałku do piątku, czyli ja będę bohaterem, który pojedzie do tego sklepu z tym odkurzaczem piorącym i z tą częścią i poprosi, żeby ten pan sprawdził, czy taka część, jaką oni mają na stanie, pasuje do tego, także myślę, że to zrobię w tygodniu. A teraz, no George jest dosyć zawiedziony, bo poświęcił dużo energii z rana, żeby przygotować
salon do mycia tej wykładziny, do przyprania tej wykładziny, no i to się nie stanie, także jest trochę zawiedziony, ale myślę, że może zorganizujemy mu jakieś inne zajęcie. Kiruś zjadła lunch. Smaczny był? Gotowane warzywka? Kiruś? Masz, zjedz to. Masz. Smaczny? Możesz sama sobie wziąć rączko, chcesz? Po niepowodzeniu z odkurzaczem piorącym postanowiliśmy, że przejedziemy się do polskiego sklepu. Ja nie jestem częstym bywalcem w polskim sklepie. Jakoś staram się zawsze znaleźć wszystkie zamienniki produktów polskich, których potrzebuję, jeśli jakieś potrzebuję, chociaż takie potrzebuję rzadko. Staram się zamienniki znaleźć w sklepie, w dużym supermarkecie. Dobrze wiecie, że my zakupy robimy online i zostają one do nas przywiezione pod dom, także jest tam w tym sklepie, w tym dużym supermarkecie, z którego korzystamy, dział z produktami, zagranicznymi i my właśnie z tego korzystamy. Są tam na przykład kapusta, kiszone ogórki kiszone, które ja lubię, kawa, także do polskiego sklepu bardzo rzadko zaglądamy, a niedługo jedziemy na biwak, za 2 tygodnie jedziemy na biwak i z polskiego sklepu chciałabym kupić zupki chińskie o smaku pomidorowym, ponieważ one mi się kojarzą z dzieciństwem, bo takie w dzieciństwie jadłam. Wiem, że nie są zdrowe, wręcz przeciwnie, daleko ich do zdrowych, ale taka alternatywa na szybko zupkę na biwaku myślę, że może być ok raz na rok. Także wyruszamy na krótki spacerek po naszym lokalnym centrum i wpadamy do polskiego sklepu. Wróciliśmy już ze sklepu polskiego i kupiliśmy kilka takich zupek. To jest pomidorowa, pikantna. To właśnie pomidorowy najbardziej pamiętam z Polski jako dziecko. No nie jest to nic zdrowego, a tutaj na przykład jest dla Georgia ostry boczek. Tu mamy 2 kurczakowe dla Georgia. To jest na camping, a tutaj już mamy obiad. I co dzisiaj mamy na obiad? Młode ziemniaczki gotowane z jajkiem smażonym. Do tego trochę pomidorka, sałaty i ogórek. I nie wiem dlaczego, w naszym przypadku zawsze posiłki w weekendy, w soboty, w niedzielę spadają na ostatni plan. W tygodniu od poniedziałku do piątku mam wszystko rozpisane, co jemy na lunche, na obiady, co Edi bierze do szkoły, do przedszkola. A w weekend jakoś zawsze tego priorytet jest gdzie indziej niż posiłki nasze. Także w ostatniej chwili George jeszcze zajrzał do sklepu, żeby dokupić ziemniaczki i taki mamy obiad. No obiad jak obiad, mam nadzieję, że będzie smaczny. Po obiedzie mam zamiar spakować paczkę, którą będę wysyłała do Polski. Za kilka tygodni lecę do Polski z dziećmi i wysyłam w paczce 2 foteliki samochodowe, aby szwagier mógł po nas przyjechać na lotnisko. I to są właśnie te foteliki, tu jest Ediego fotelik, tu jest Kiry fotelik, to akurat nie. Także będziemy musieli spakować tą paczkę, bo w tym momencie się paczuszka nie zamyka. To wystaje i nie można tego tak dokładnie zamknąć, więc będziemy musieli trochę tą paczkę, karton papierowy podnieść do góry. Ok, jemy obiadek. Udało mi się posprzątać troszkę w ogródku. Chłopaki i dziewczyny grają w grę. Jest już godzina 7, czyli zbieramy się do łóżeczka z dziećmi. Także do usłyszenia następnym razem. Pa! Bye bye everybody! Bye! Hungry man!